Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie 2 miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mając zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie, do czasu opracowania skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haran razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus czy ministerstwo, jedno jest pewne, dni Haranu są policzone. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Candy, witajcie bardzo serdecznie w Dying Light, kolejnej produkcji od naszego studia Techland o tematyce zombie. I kurczę, jeśli chodzi o jakąś kwestię wstępu, wprowadzenia, to ją mieliście, wydaje mi się, że mój dodatkowy komentarz jest tutaj zbędny. Mam tylko jedno podstawowe pytanie, jak tym razem Techland poradził sobie ze swoją produkcją? No zaraz zobaczymy, rozpoczynając kampanię i troszkę grając, to oczywiście mi się wszystko wyjaśni, dostanę odpowiedzi na wszystkie moje pytania i rozegrajmy, no w sumie, co więcej. Gram oczywiście na PC-cie, tylko kontrolując całą grę za pomocą kontrolera od nowego Xboxa, więc tak mi się po prostu lepiej gra. Jakoś się ostatnio przyzwyczaiłem do tych kontrolerów i sobie pykam na nich, więc to tylko tak kwestią informacji. Rozpoczynajmy. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie zdradź go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Tak, kurczę, to jestem jakimś członkiem organizacji, nie wiem czy żołnierzem, i ja tutaj raczej, no, nie byłem od początku ofiarą, tylko samoistnie. Jestem, okej, ale co się wydarzy? Stary jesteś, wstawaj! Od razu wylądowałeś i już jest... Mówiłem, że nie jest normalny zrzut. Aha, strzeili się. Mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. No to nie hałas... Chyba obili mnie, no i spoko. Bęm, bęm, bęm. Dajcie spokój. Teraz musicie walczyć z tymi skurwysynami, którzy biegną, nie wiem, kurwa, ja też raczej mógłbym wstać i zbierać nogi za pas. Uuu, cześć. Ej, ugryzł mnie! Gra się kończy od samego początku, ja jebie. Wydaje mi się, że jak mnie ugryzł, to też jestem zakażony, nie? Chyba, że mają to faktycznie to lekarstwo już jakoś wygenerowane. Okej. Zombie to wiem, kto to jest. Ci ludzie też wiem, bo oni mi pomagają, więc spoko. Ale się zastanawiam, kim byli ci w żółtych... Okej,
Ale bez, nie mogliście strzelać, bo nie miałem broń, mogłem do nich strzelać, no. Czekajcie, bo dziewczyna mnie. Nie chcę żadnej przytrzymywać, ja chcę to widzieć wszystko, co tutaj się dzieje, chcę znać to wprowadzenie. Wieża, mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Dobra, okej, to teraz trafimy pewnie do jakiegoś ich ośrodka, czy nie wiem gdzie, zaraz się okaże. Się wszystkiego dowiemy. Miasto Haran, znajdź Filomena, zdobądź plik. Wczytywanie, no, ciekawe wprowadzenie, nie powiem. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Nie wydaje mi się młody, naprawdę. Okej, obudziłem się. W jakimś mieszkaniu, co to tutaj? Get up! Wstawaj, stary, jesteś leciutko odurzony. Cholera, mój łeb. Dobra, ale jeśli chodzi o to, że nas ugryzło to zombie, to nie widzę jakichś, kurczę, syndromów, bo nie dość, że myśli dość logicznie, to potrafimy się poruszać. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki. 3 dni? I zaraza mnie nie zajebała? To dziwne. Jesteś w raju, nie widzisz? Nie. Nie. Przed tym jak mnie tu zrzucili, miałem stary wszystko. Miałem willę, wszystko miałem. W jakimś zapizdowie. Co tu się w ogóle dzieje? Idziemy do jakiegoś szefa. Okej, jak ich... Nie gadaj! Naprawdę? O, a ty jaki masz numer? Porozmawiajmy. Jaki masz numer? Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Aha, ty też jesteś zarażona. Czyli ten wirus, przynajmniej z tego co ja widzę. Luzuj, kto to biegacz? Chyba ktoś, kto eksploruje tutaj ten świat. Ale chodzi mi o to, że ten wirus to jakby od razu nie atakuje. Tak jak czasem w filmach widziałem, że kurwa tam pogryźli i BUM od razu. Tylko to tak działa troszkę z opóźnieniem, mi się wydaje. 31. 31. A tak, jak twoja głowa? W porządku. Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale... To jest jakiś typo od chyba, nie wiem, spisu hospitalizacji, kurczę, czy czegoś innego. Ja na razie na ten spis, mi się wydaje, nie dotarłem, nie trafiłem. Co to tutaj świeci? Never mind. Otwórz. Przebudzenie. Spotkaj się z szefem. Ciekawe, kto jest szefem. Się okaże, ale fajnie sobie mieszkasz, stary. Nie, telewizor, kurczę, jeszcze LCD. Super. Otwórzmy i pogadajmy z tobą, bo to ty chyba ty jesteś. Chyba ty to jesteś. A ma taką samą krótkofalówkę, skurwę. Ej, słucham, a ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie. Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać... Wyjaśniło mi się, okej, dostałem antyzymę. Zrób coś dla mnie, dobra?
Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Aha, czyli tak jakby troszkę pościemniałeś nam, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie jesteśmy leniem, naprawdę. Poszukaj zaginionego na 13 piętrze. Z tego co widzę na minimapie, to chyba jest na tym piętrze, nie muszę schodami schodzić. Więc mam nadzieję, że to jest tutaj i dobrze idę. O, okaże się. Tutaj chyba do tego typa, który zawiaduje windą. A gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. O, widzisz? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Co masz na myśli, mówiąc brudna robota? Fakt, że ja będę musiał zajebać jakieś zombie, bo tam już na pewno się panoszą, czy fakt, że trzeba posprzątać? Nie wiem. No nie wiem. Otwórzmy. Opcja B. Zdecydowanie. Zdecydowanie opcja B. Wiesz, materii. Co ty, stary, miałeś zamiar tam zobaczyć? Nie rozumiem cię. Nie rozumiem, naprawdę. Okej, nasza krótkofalówka, coś się odzywa? Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Ej, ktoś krzyczy. Wziąłem jakąś rurę. Co to jest? Biegnę. Podejrzewam, że strzelę sobie w końcu do pierwszego zombia. Strzelę pierdzielnego. Cyk. Oj, zombie! Bam! Chodź tutaj. Ach, tak, tak, tak. Jeszcze raz. No teraz chyba już nie wstanie, nie? Chętnie bym mu głowę odrąbał, ale czekajcie, czy chyba on już ją stracił nawet. Okej, okay. Sprawdźmy, co ty się przebudzili. Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! No tak, wiesz, tak w sekrecie ci powiem, że... Aha, to był twój brat, okej? Okay? On był zarażony, to dlatego został. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera, 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Nie bardzo, wiesz? Okej, mam rurę, to wiesz, daję radę. Mam na niego zaczekać. Pomóż Markowi, no to pomóżmy mu. Spokojnie, Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj radę! Nie masz... Nie masz prawy! Stary! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Już! Ja wiem, że ci się śpieszy z tym... Gdzie jest alkohol? Mam tutaj jakieś miejsca do... oznaczone. By włączyć latarkę. O, sweet! Dobra, to zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego jest. Tutaj coś mam w tym cudownym kuferku. Części metalowe, no to give it to me. O, już chyba odznaczenie zniknęło, więc podejrzewam, że tutaj w tej części nic więcej nie ma. Może tutaj coś jest. Znowu żółta skrzynka. Taśma klejąca, no kurczę, ani alkoholu, ani gazu. Też tak, wiecie co, troszkę... Zróbmy to bezpiecznie, bo ja nie bardzo wiem, czy tu jest lodówka. Czy w lodówce trzymacie napoje alkoholowe? Jehehehe. Troszkę słaby, bo to chyba wino, ale może być. Mi się wydaje, że ogólnie mu spasuje. Nie wiem tak za bardzo, czy chcę to pić, czy chcę tym się odkazić. No, ale nieważne. Dobra, to też oznaczenie zniknęło. Jest jeszcze jedno miejsce, do którego się udamy. No raczej troszeczkę wracamy i tutaj są drzwi, wiecie co? Mam dziwne przeczucie, że tam ktoś może być. Jeszcze ciemno tu jest. Cicho. O, to. Znowu taśma, dajcie mi gazę. Moment.
Czy jest tutaj jakiś zombie? Nie ma nikogo, okej. Sprawdźmy co w lodówce. Puszka, komponent do czegoś, pewnie do jakiegoś craftingu, ale to się okaże później. O, mam apteczkę, tu tutaj powinna być gaza. Dokładnie. To wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Musimy otworzyć menu plany. Plany? O co my tu jeszcze mamy? Przed wyjściem zrób jedną apteczkę. Dobra, ja nie chciałem wyjść, tylko sobie triggerami zmienić u góry. Ekwipunek, gwoździe, puszka, taśma, klęce, zadania, przebudzenie. Okej, okay, mapa jeszcze jest niedostępna. To jest nieważne. Wróćmy do Marka, który to potrzebuje od nas apteczki. Ja mam sadystyczne myśli, bo teraz miałem na przykład myśl, że on już jest faktycznie tu leży zajebany, że nie zdążyłem, że nie przypilnowałem go i ktoś go ubił. Cyk. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. To go zabierz i się zajmij nim profesjonalnie. Okay, kurde. Zajmę się nim już. No i super, to teraz dajcie mi jakieś kolejne zadanie. Albo nie, teraz muszę chyba wrócić do Rahima, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, płota 31. Cicha woda, cicha woda. Nope, żadna cicha woda, żadna cicha woda. Idziemy, pomów z Rahimem, tylko że nie wiem gdzie, chyba do windy, nie? Ej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Może. Co było minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Czyli otwórz drzwi. Otwórzmy drzwi i pogadamy o swojej roli. Tym po prostu pierdolniku cudownym. Nie no, znowu, a ja myślałem, że już będzie przeładowanie, że już tam dotarłem, tylko muszę jeszcze raz tam zajść. To jest w sumie chyba niedaleko, tak? Ej, bo już chciałem za szybko skręcać. Open. Open. Cześć. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim. Czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Siostrzyczka i brat, żadnych eksplozji, młody! Żadnych! Zero! Zabraniam definitywnie żadnych, kurwa, ładunków wybuchowych. Nie ma! Nie dostaniesz. Nie można. O, nie wolno. No mówiłem, stałem. Nie wolno. Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. 194, 31, 13, ale tu mnie numerami po prostu atakują w tej grze. Masakra. Czy mój pokój może być tutaj? 101, 9 words. Okej, okay, man. Tutaj mam ciuszki. To jest twoja skrytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty, gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania. Otrzymasz dostęp do nowych strojów. Aha, przytrzymaj, okej. Okay. Czyste ubranie. To progres, progres, progres. Co jest w przechowalni? Raczej nic. Wstecz. Dobra, mam to ogarnięte. Gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Trening. Już masz niedaleko. A czy tutaj poprzednio nie było szafy? Czy mi się coś myli? Szafa, która blokowała przejście. Możliwe, ale ją usunęli. Never mind. Trening przeprowadzimy tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, to będziemy tutaj raczej bawić się bronią białą. Wiecie, nie taką, nie strzelniczą, więc
Podejrzewam, że trening będzie albo faktycznie wymagał przeskakiwania, albo jakiegoś biegu czy czegoś sprawności w terenie, albo... Aha, czyli nie będziemy raczej strzelać, tylko się uczyć wspinać, chodzić na takie pierdoły. No to get up. Get up. Przytrzymaj, by chwycić się występu. Złapałem się, teraz złapię się tutaj. Dokładnie tak. Nie gadaj, że muszę przejść po tym żółtym czymś. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. No nie wątpię. Tylko stary. Jak ty chcesz po tym przejść? Jak? A chyba, że tu wyjdziemy i górą jeszcze bardziej. O, dokładnie. Na coś takiego liczyłem. Piękny widok. Objawia się oto w ten sposób. Ej, faktycznie piękny. Tam coś płonie, dymi się. Cudo! Idziemy do ciebie. Nie wiem, czy po tym warto biegać, no ale biegnę. Ciekawe, co by się stało, jakbym od razu spadł. Wolę chyba nie próbować, co nie? Uwaga, jestem na miejscu. Cześć. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Jakie worki? Ja nie widzę. Cię zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, ja sobie robię. No. No to patrz. Czekajcie. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! No właśnie, jestem kurczę w grze, a też do końca nie jestem przekonany o tym zajebistym pomyśle. Gdzie te worki w ogóle? To gdzie to tam jest? No ale... Zeskocz w dół, no dobra. Mind... Au! Udało się. Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Fenomenalnie. Fenomenalnie, zdecydowanie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami Rahima. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Dobra. Załóżmy, że rozumiem, co ty kminisz. Ale niekoniecznie. Wspinamy się. No tutaj zombie raczej już kompletnie nie mają szans wejść, bo one są niekumate. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Ojej. Przeskocz. Nie puszczaj przycisku podczas wykonywania skoku. Aha, taka opcja. No to fajnie. Dostałem informację, że raczej mam się nie bawić w takie zabawy. Więc wróć tutaj, rozbieg i przeskoczyłem. Dobra, już miałem wrażenie, że znowu spadnę, ale gra mi dopomogła chyba. Jak na nuba. Sam jesteś noob. Lozo jeszcze cię po prostu przewalczy w tej grze. Gdzie ja mam do jasnej pały iść? A, drabina, kurcie. Nowoczesność. Po prostu tu priorytet widzę. Czy ja słyszałem strzał? I czy ja słyszałem też opcję taką, że nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzieś dalej? Bo miałem raczej iść do góry. No właśnie. Jaka drabina? Tu trzeba wyskoczyć. Get up. To drabina mnie tu kompletnie zmyliła. No to trudno. Będzie bam. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Serio? Spójrz w kierunku występu, po czym przytrzymaj i... Co? Chyba tak. Teraz do góry. Do góry jeszcze raz i w lewo. Tu. Widzę ten występ, także skocz dobrze.
A, wiem. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. To znaczy, dziadku, że mam wykorzystać to cudowne otoczenie, które mi mówi, że mam wykorzystać tą belkę. Nie wiem, jak daleko mam ją iść, ale postaram się jak najdalej. Tak, what now? Na pewno nie będę przeskakiwał. Raczej skok wymaga tego. O właśnie. Przejścia przez tą dechę, przejścia tutaj. Ojej. Spadłem. Kurczę, no naprawdę mi tutaj nie pasuje to przytrzymywanie tego przycisku, bo ja skaczę i puszczam ten przycisk. Nie mogę zapamiętać po prostu tego, no ale zaraz. To się jakoś załatwi. Oj, zachwiałem się na tej desce. Teraz podejrzewam, że trzeba wziąć rozbieg i trzymać ten piękny przycisk. Okej, trzymam go. Okej. Wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Tak? Nie mów. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jak nie widziałeś? Przecież sam zrobiłeś dokładnie to samo. Chyba szedłeś tą samą drogą, co ja, więc... Nie weź tutaj mnie tak nie chwal, bo po prostu samoocena mi skoczy. Muszę wrócić do bazy, do wieży. Wow, co się stało? Właśnie. Craig, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Wiesz co, ale ja dostałem ataku i... Aha, atak przeszedł. I stary, ciekawostka, byłem na dźwigu, kurwa, nad bardzo wysoką przepaścią, ale to wiesz, tylko tak marginesalnie ci powiem. Jeśli w ogóle można takie określenia użyć. Gdzie to jest to cudowne zejście? Bam, 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 bam. Zapytaj Rahima o atak. Chodź. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzyn. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Ciekawe, jaki sprzęt, rurkę metalową od czegoś, bo tak to tutaj funkcjonuje. Najpierw doktorka sprawdźmy. Najpierw pogadajmy z doktorem, który jest jeszcze niżej. Teraz jest na tym poziomie, więc git, idziemy. Biegiem. Aha, nie jest na tym poziomie. Nie wiem, gdzie jest doktor. Naprawdę, na dole? Aha, chyba, że ona cały czas tam z tym typem siedzi. Jeśli tak... Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Kontynuuj. Mój drogi. Gdzie my jesteśmy? Pomów z kwatermistrzem, dobra. Chodź tu. To ty jesteś tutaj kwatermistrzem? O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. Rahim! Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka
przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Widać, że Polska robiła tą grę. Widać. Widać, zdecydowanie. Rura wododzionkowa. Proszę bardzo, o niczym innym nie marzyłem. Ha, zabierzmy to. Mam to już w łapie. A ty, dziadek, co jest z tobą? Wypuścicie mnie na zewnątrz? Muszę zejść schodami. Nie tędy. Udaj się do Zejry po zastrzyk antyzymy. Może to jest tutaj? Gdzie są schody? Ludziska, powiedzcie mi, gdzie macie schody? O, może tutaj. Tak. Jakieś dziwne zejście macie do tego, do tej doktor. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Jestem na zewnątrz. Cześć. To słuchajcie. Dobra, jeśli chodzi. Doktor Ziri już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Tu już są zombie. Dobra, słuchajcie, to tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny materiał, w którym to pójdziemy sobie do Dr. Zair i podejrzewam, utłuczemy trochę zombiaków. Też chciałbym tutaj zbadać okolice, czy tutaj coś ciekawego może jest, czy nie. Przedostać się będę podejrzewam tylko i wyłącznie po budynkach, chyba że jak zejdę na ulicę, no to będzie ich troszkę dużo, żeby ich zarżnąć. Wszystko się zobaczy. A teraz trzymajcie się. Cześć, na razie, pa!